Położone między Kłudową Zdrojem a Radkowem Góry Stołowe są świetnym miejscem na wycieczkę. Zimą, gdy zamknięte są szlaki na Szczeliniec i Błędne Skały, proponujemy wybrać się na szlak okrężny, zaczynając od parkingu na Lisiej Przełęczy. Na Lisią Przełęcz podjechaliśmy autem. Z centrum Kłudowy Zdroju to zaledwie kwadrans szosą 100 zakrętów. Od teraz idziecie z nami. Wyprawę rozpoczęliśmy na wysokości 798 metrów nad poziomem morza. Idąc niebieskim szlakiem dotarliśmy do narożnika, którego szczyt porośnięty jest lasem świerkowym. Na znajdującym się nieopodal punkcie widokowym, usytuowanym na półce skalnej, mogliśmy podziwiać widoki na zachodnią część Gór Stołowych, Obniżenie Dusznickie, Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie. Później zmierzaliśmy do położonej około kilometr dalej Kopy Śmierci. W zimie trasa widokowa jest piękna. Niemal w każdym miejscu grani można wejść na wysunięte półki skalne, z których rozpościerają się bajeczne, przykryte białym puchem góry. Za Kopą Śmierci skręciliśmy szlakiem ostro na wschód, ponieważ w tym miejscu obchodziliśmy ogromne urwisko, którym do wczesnych lat XX wieku działał kamieniołom. Jest to bardzo tajemnicze miejsce. Znajdują się tam rozłupane kawałki piaskowca o regularnych kształtach, a także elementy gotowe do budowy, jak na przykład kolumny. Prawdopodobnie to jest jedna z kolumn, która miała trafić do jakiegoś pałacu, budynku. Jest już ociosana. Ma kształt owalny i tu jest jakaś dziura. W tym miejscu jest cmentarzysko kamieni, już podzielonych, przygotowanych do transportu, ale coś się stało po drodze i już to zostało na zawsze. Olbrzymia ta skała. Widać, że jest wykuta. Niedaleko kamieniołomu znaleźliśmy suwnię pochyłą, którą spuszczano na dół gotowe bloki kamienne. Postanowiliśmy sprawdzić, czy nadal jest sprawna. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie w XIX wieku używano pochylni transportowej do rzucenia kamieni. Ja zabawię się w takiego górnika, ulepiłem sobie kulkę i rzucę ją tą pochylnią i zacząłem przydać na dół. Ale nie będziemy jej na dole szukać. Kurka, no patrz. No, prawie cały czas po torze. Ogromnym zagrożeniem dla drzewostanu świerkowego porastającego Góry Stołowe jest kornik drukarz. Populacja tego chrząszcza zwiększa się z roku na rok i jest związana ze zmianami klimatu. Kilkuletnia susza doprowadziła do znacznego osłabienia świerków. Po drodze mogliśmy zobaczyć część lasu, która została objęta chorobą. Również na szlaku spotkaliśmy kilka takich drzew. Jedynym sposobem na uratowanie zdrowych drzew jest wycinanie i wywożenie chorych. Przy skałach Puchacza weszliśmy na szlak zielony w stronę Karłowa, którym przeszliśmy kolejne 2 km do rozwidlenia z żółtym szlakiem. Tam udaliśmy się na północ, gdzie położono wygodną, ale wąską kładkę, która w prostej linii ma około 400 metrów długości. Jej zadaniem jest ułatwić przejście po torfowisku. Po przejściu krętą drogą około kilometr dotarliśmy do Białych Skał. Tutaj poświęciliśmy chwilę na podziwianie tego pięknego miejsca.
spędzeniu kilkunastu minut ruszyliśmy dalej szlakiem żółto-zielonym na północ. Po drodze Wojtek zwiedził wiszącą skałę. Do parkingu na Lisiej Przełęczy mieliśmy już zaledwie 100 metrów. Podczas wyprawy przeszliśmy około 7 km w czasie około 3 godzin. Nagraliśmy sporo ciekawego materiału do tego odcinka. Najwyższym punktem szlaku był narożnik, a najniższym skały Puchacza. Poza nimi na szlaku zobaczyliśmy Kopę Śmierci, Skalną Furtę, Białe Skały i Wiszącą Skałę. A to jeszcze nie koniec. Na zakończenie dnia postanowiliśmy zobaczyć Jęzor Teściowej, zwany też Stroczym Zakrętem. Ten nietypowy zawijas na drodze numer 387 znajduje się niedaleko granicy z gminą Radków. Miejsce jest interesujące z kilku powodów. Składa się z dwóch ostrych zakrętów o łącznie 360 stopniach odchylenia, a różnica wysokości to 40 metrów. Pomiędzy ostrymi zakrętami warto przejść się na piechotę, aby zobaczyć dwie skalne maczugi. Przy jednym z zakrętów znajduje się mały parking, z którego też można udać się na zwiedzanie radkowskich skał i filarów skalnych. Tworzą one ciąg piaskowcowych baszt i filarów, fantazyjnie ukształtowanych w postaci okazałego muru skalnego. Na szczycie wzniesienia rozciąga się piękny widok na Szczeliniec Wielki i Brołmowskie Ściany, które wyglądają jak następujące po sobie potężne klify górskie. Schodząc w stronę parkingu, wróciliśmy nieco inną ścieżką, dzięki czemu zobaczyliśmy jeszcze fantazyjnie uformowane skalne grzyby. W drugiej części wycieczki zobaczyliśmy Stroczy Zakręt, znany również jako Jęzor Teściowej, oraz radkowskie skały i filary skalne. Szlaki, którymi przeszliśmy, to niebieski, zielony i żółty. Cała wycieczka zajęła nam 5,5 godziny. Z Kudowy Zdroju wyjechaliśmy po godzinie 9, a wróciliśmy około godziny 15. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!